To co obstawiacie? Strzelanie? O, czy może jednak trochę więcej skradania? Dobra, zobaczymy. Mamy benzynę. I trochę naboi. Dobra, nie patrzyłbym tak na mapę. Ale z drugiej strony w sumie no teren nie był oczyszczony. Konik jest. Wszystko się zgadza. Naprzód, gwiazdo. Naprzód, ale dokąd? Totalnie... Ej, fuck Hydragate? Chyba, że pójdziemy ulepszyć sobie broń. Ile mamy śrubek? Nie jest daleko. Ach, nie. Ej, nie da się wejść w tym momencie w plecak? Muszę zejść z konia, naprawdę? Dachu nad głową. Wiesz, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć farmę. Gdzieś niedaleko Jackson. Nie chcesz żyć w mieście? Nie wiem. Podoba mi się otwarta przestrzeń. Brzmi samotnie. Tylko jeśli jesteś tam sama. Okej. Więc... hodować. Ej, nie. Duchy? Tego nie zniosę, nie? Nie ma szans. Tego nie zniesę. To brzmi... Widzieliście te drzwi, tak? Tak. One zamknęły się same. No creepy, nie? Dobra, kit. Ale pytanie, o, teraz sprawdźmy, ile mamy śrubek. Śrubek. Widać to gdzieś? Nie, serio, widać gdzieś tą statystykę? Ile? O, tapsy, no 51, jesteśmy blisko, dobra, ale to jeszcze nie to, no... Przetrwanie artefakty, no też nie. Ej, tego nie oglądaliśmy? Spark brzmi jak Stark Industries, ale... Dobra, rzućmy tylko okiem. I to jest... Ej, jak Lex Luthor trochę. Nie, kto chce, proszę bardzo. Jeszcze nawet przewinę trochę. Proszę bardzo, jeżeli kogoś to bardzo interesuje. Geneza złoczyńcy, proszę bardzo. Ale jeśli pozwolicie, ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest 50 tam na dole, tak? Dokładnie 50, no na pewno, na coś to starczy. I teraz co, że wejść w mapę, muszę wejść na konia najszybciej. I nie, to jeszcze nie tutaj. Nie w sklepie muzycznym. Kawałek dalej. Nie, dobra, mapa się przydaje. No i coś można upolować nawet... Aha, nie, Eli nie może strzelać. To są nerki, nie? Chyba. Tak, celowe przestawienie literek w środku. Nie, chyba tu, jeśli już. Ale upewnijmy się. Też nie. Ej, co jest grane? Dobra, stop. Jeśli w ogóle dobrze rozkminiam oznaczenia na mapie. Wedle mapy... To gdzieś tu. Czyż nie? Już bliżej. Czy ja tu przejdę? Przejdę. Ale konno raczej nie. No, już myślałem. A ty dokąd? Coś tam jest. Ej, mnie tu nie było? To dobrze, że tutaj zabłądziliśmy. Dobra, tak, użyj kodu z kartki, wiem. Aha, gate. Kto to był gate? Szlak. A tu raczej nie znajdę napisu, prawda? Chyba, że... Tak, zaraz. O, tu. Gate West 2. Dobra. Gate West 2. Lista. Jak to? Sorry, jeszcze raz. West 2. Nie, dobra. Tu? Czy w dzień? Nie, w dzienniku to nie spisywała. No, zbieraliśmy się trochę, nie? 0451. Dobrze? Dobra. No, 0451. A 0451. O kurde. O. No i proszę bardzo. No to teraz już musimy po prostu znaleźć coś do wytwarzania ulepszeń dla broni palnej. Flow. Dobra, okej, jeszcze raz. Skoro to jest dobry bohater, jak nic. Coś z wodą, ale no nie trzeba być geniuszem.
Prawie dobry. Society of Champions, a do tego... Ej, Olga Kuzniecowa. Brzmi jak rosyjska pływaczka olimpijska. Aha, Politechnika, kiedy na zajęciu absolwentek, neutralna bohaterka, koniec końców. Co jej świadomość zceliła się z parą wodną? Okej, okay, spoko. Jak jest wilgotno, to jest it i ona. Okej. Okay. 71 suplementów. I to też można już coś ulepszyć, jeżeli chodzi o samą Eli. Zwiększone zdrowie. Cox. Dobra, to jest 40. Dobra, gdzie jest ta ławeczka? Workbench. Dobra, ale sorry, mapa. Wolałbym mapę. No musi być jakiś skrót klawiszowy na pewno, że od razu wyciągasz mapę, a nie cokolwiek innego. No nie może być mapa dostępna tylko na koniu. Coś? Nic. Szlak. Nie, ale i tak mi się poszczęściło. Z ładną część bym ominął. Jedną kartę. Już pewnie pominąłem więcej, no bo tu jest sporo przestrzeni, no bankowo, któryś za kamerę mi tam umknął, ale ta ławeczka do napraw i ulepszeń. Kurde, gdzieś tam rzekomo. Ale dobra, żeby spojrzeć na mapę, potrzebny jest koń. Wiem, dziwnie to brzmi, ale tak jest. Przynajmniej póki co. No centralnie za mną, ale to idzie jakoś objechać. Tutaj z lewej strony na przykład, o. No nie wydaje mi się. No nie mówcie tylko, że biegacze. Nie wiecie, to bo zaraz po prostu stwierdzę, że ławeczkę znajdziemy w najbliższej przyszłości pewnie. Gdzieś nie ma co się cofać do tej. No tu był zombiak, tutaj nie chcemy wchodzić, ale... Nie, totalnie w drugą stronę polecieliśmy. Nie, dobra, olewam temat. Chyba, że patrząc tutaj teraz po prawej stronie wypatrzę coś, co będzie wyglądało znajomo. Po prawej stronie zaznaczam. No gdzieś tu... O! A nie tam na górze przypadkiem. No to miałoby sens. Dobra, sprawdźmy. To jest chyba był plakat, którego nie odczytałem wcześniej. No, tu mnie chyba nie było. Nie. Są za starzy. Ci z Jackson musieli być wtedy dziećmi. No, ale tutaj byłem. No, co do tego nie ma wątpliwości, prawda? Ja coś tu znajdę. No, wiecie co? Nie, dobra, byliśmy. Dobra, okej. Okay, dobra, spoko. Tu była ławeczka? Proszę bardzo. Okej, okay. Nie, ale serio, trochę jak na posiadacza mapy, konia i wszystkiego, czego potrzeba, to troszeczkę błądziłem, no. Przeładowanie, stabilność, pojemność, można jeszcze bardziej. Czym mamy najwięcej? Szybkostrzelność w żadnym wypadku. Czy właśnie ty, no już myślałem. O tyle szybciej będę mógł się wystrzelać, nie, już wolę stabilność. Jeśli o to chodzi. No ogólnie rzecz biorąc, może było jeszcze obrażenia zainwestować gdzieś, ale już na to mi śrubek nie starczy. No ale obrażenia to bardzo ten, powiedzmy, wartościowa rzecz, więc pewnie będzie drogo. No, 100. Jedynie 25%. No, nie wiem, czy się opłaca aż tak bardzo. Dobra, nie ma co marnować prądu. Wszystko ulepszone i lecimy dalej. Do Fakfitra Gate. Z kanistrem pełnym benzyny w plecaku. Ej, dobra. Ci też, taś ja. Dobra. Fakfitra Gate to było totalnie w przeciwną stronę. Ej, widzieliście, co kamera zrobiła? No tak, nie fajnie, ale dobra. Takie rzeczy się zdarzają, sorry. Ja obracałem ją o 360 stopni praktycznie. Ej, strzelałbym, że gdzieś tam była ta brama. Ale po to mamy konia, po to mamy mapę. No pięknie. Jeszcze moment. Znak zapytania na prawo teraz. Wzdłuż drogi. Jakiej drogi? Tu jest droga? Dobra, niezbadany znak zapytania. Czemu by nie? Mam na to amunicję, zdrowie, apteczki, mołotowy. No, powinniśmy dać sobie radę. Ale co, że gdzieś tu? Że co? Tu. Może z tej strony bardziej. Aha.
W sensie gdzie? Znalazłyśmy bank. Powinniśmy tam zajrzeć? Jak uważasz? Czemu by nie? Ej, tędy jakoś wejdę? No, dziewczyny powinny dać radę bez konia, ale... O, albo można tu. Też bez konia. Dobra. Przeczyszczamy bank. Oj, Max z czego? Max z czego? Cegieł. No, śmierdzi zombiakami na kilometr. No, tu nie ma co się oszukiwać. Wchodzimy? Nie, serio, czuję się już na tyle fajnie, że chyba bym nie musiał. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj od góry. Czy da się po prostu tędy? Jakoś po filarze? Nie. Dobra! Ej, kid, raz, kozie śmierć. Zresztą mamy save'y. Mam nadzieję, że jeden się zrobił właśnie w tym momencie. No bo raczej tutaj... No, tutaj go nie spotkamy, chyba że... Uuu, taka brudna, czy to jest krew? Cieknąca nieprzerwanie. Ciekawe z czego. Możemy zginąć pod gruzami, ale fajnie. No nie, no bankowo będą zombiaki, no przecież... Pewnie stoi tak od lat. Nie zawali się akurat dziś. No ale jeśli są tu zombie, to akurat dzisiaj mogą się obudzić. No, dokładnie. Czyli ja mam to samo przeczucie. Co ty? Złe przeczucie. No postaram się tak delikatnie, jak tylko mogę, ale... Czasami się nie da. No to... No dokładnie, no. Mhm. No ja bym poszedł w cholerę, tak szczerze. To jeszcze gorzej. Nie, serio, bawimy się w to. Jeszcze chyba śmiało mogę stąd sobie po prostu pójść. Gdzie? Gdzie na stojąco? Gdzie? Ale dobra, kamizelka nie uratuje przed nożem. Jakby co? Ej, dobra. W momencie, jak to się wykrzaczy, spierdzielam. Ale dobra, jeśli będę chciał spierdzielać, to warto się upewnić, czy na pewno mogę. Mogę. Dobra. To jakby co, ale marnujemy tylko już to. Butelkę. No, no nie mów, że. No nie mów, że. No nie mów, że. Nie, nie będziemy rzucać w niego. Nie ma najmniejszego sensu. Ewentualnie gdzieś dalej niech sobie idą w cholerę. Tylko pytanie, dobra, co ja chcę przeczesać tutaj? Można ich śmiało jak na moje tam do narożnika wypierdzielić. Każdego jednego. Zresztą do narożnika. O. Dobra, i idź sobie tam, idź. Ja tutaj przeczeszę. Dobra. Troszeczkę szybciej. Co? Kto? Aaaa! Dobra, Gina, nie ma mnie. Ewentualnie szafkę. Nie, dobra, nie da się. Klikacze. O ja, dupa. No teraz pytanie, czy warto. Gina, da żale? Aby co? Bo mi się chyba sprint skończył. Dobra, nara! Ups! Gina... No dobra, kid, no jak muszę, to muszę, no. Ale zróbmy to nożem. Dobra, i spieprzamy Gina, spierdzielamy stąd. Ej, no dawaj. Dobra, jak oni ze wspinaniem się? Nie, by tu wleciał biegacz? Ej, w sumie mógłbym ich wystrzelać teraz. Podpalić, cokolwiek. Ej, teraz by mi się przydała cegła. Albo chociaż butelka. Bo to jest straszaka, nikt nie walnie. Przypadkiem będę chciał uciec, że mi jeszcze jeden wyskoczy przed ryj. Nie, no bo tak serio? No postrzelałbym sobie do nich. A chyba ich zresztą zbyt wielu nie zostało. Uszczerbek na zdrowiu niewielki. Naboi jeszcze sporo. W sumie przeładować nawet można. Z tego co widzę. Dobra, oni już nie widzą, czy wskoczę oni już? No. No i dupa. Ale jednego może mi się uda machnąć. No kiepski unik. No znowu kiepski, dobra. No szybko, bo tu trzeba spieprzać. Dobra, biegacze. No wejdzie czy nie wejdzie? No nie wejdzie, kurde. Muszę zmarnować jedną apteczkę, ale to zaraz. Nie, dobra, wyczyścimy to miejsce. Może klikacza się uda capnąć. A, bo nie jeszcze w tym agresywnym stadium. Czyli co, nawet...
tylko ułamek sekundy, kiedy mnie zobaczą i już pełna dzida w moją stronę? No to kiepsko. Dobra, a ilu was w ogóle jest? Klikaczy nie ruszałem. Wszyscy tam, dobra. Da się w miarę szybko. Co może to bierzemy? O, tu coś mamy. O, co to jest? Aha, ostrzytko. Dobra, w którą stronę idziesz? Tutaj kątem cię, oj. Kurde, w tą stronę akurat. Ale nie mam cegieł. Dobra, może się go uda capnąć. Albo nie. Dobra, cio. Cicho, cio. Cio, nie krzycz, nie krzycz, nie krzycz. Cicho, łódko. Dobra, plus szmata, prawie cała. I znowu szmata, to już mamy tego trochę. I jeśli mi się teraz dobrze wydaje, to pozostały same klikacze. Czyli w sumie najgorzej, a z drugiej strony najlepiej, bo najbardziej ślepe. Mogę w sumie nawet, nie bawiąc się z nimi, pójść dalej. W teorii, ale w praktyce to może być kiepski pomysł. Chyba ktoś tam jest w środku? No niby nie słychać. Dobra, spróbujmy. No widzę, widzę, widzę. Słyszę, 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 słyszę. A tu? No jestem tak cicho, jak tylko mogę być. Zbieram co mogę, nawet nie włączam latarki, bo nie wiem, co się może kryć. O, w skarbcu tam może być straszny przypał. Straszny przypał. Albo po prostu zwłoki ludzi, którzy się tam ukryli w środku. To też jest możliwe, ale dobra, niektóre skrytki są otwarte, w nich nic. Ej, dobra, będzie głośno, nie? Otwarcie takich wrót wiąże się z całkiem sporym dźwiękiem, no. Oj, nie. Zdecydowanie nie znam kombinacji. No dokładnie, nie ma co kręcić nawet. Ja, gdzie to jest kombinacja, to safe. Raczej specjalnie wnikliwie nikt przed klikaczami nie chował, ale... Ja, ten sprint też nie wskazany, jak cholera. Dobra, na wszelki wypadek. O, w zależności od tego, w którą stronę pójdzie. Poszedł tam. Tak naprawdę delikatnie... Tak delikatnie, jak tylko się da. No. Dobra, tamten jest daleko. Jeśli się nie mylę, jest to naprawdę ostatni. Warto się upewnić. Dobra, ej, no to... Do boju, Eli. Ale tutaj boczkiem. Ej, co słyszała to? Bestia? No dobra, można trochę szybciej, jak się zbliżymy, to zwolnię. Ale kombinacja do sejfu, zatem też warto się rozejrzeć. Ej, gdzie mam polas? Bardzo profesjonalnie. Pewnie rozpoznaliście ten dźwięk. Ej, no gdzieś pewnie tam w środku, przy biurku, on będzie się cofał, nie? Jak miałbym na coś postawić, to właśnie na to bym postawił. Tak jest, dobra. Ale? Słyszałeś tą klawiaturę? Bo było trochę ciut głośno. No idź dalej, idź, idź. Nie zawracaj, nie ma po co, dobra? Bo tak powoli starczy. Ej, nie potknie się? No, czekam tylko na ciebie zabójstwo. No, dobra, i po wszystkim. Dobra, środki wybuchowe. Czy tam do... Nie wiem, pewnie jest ten karbid, saletra. Nie, no gdzieś tu musi być ta kombinacja. O, może właśnie w jednej z szafek. W sumie tą otworzyłem, ale dostałem bułę w plecy, więc... Dobra, widzę, że Gina się już totalnie nie przejmuje. Ej, czy kombinacja do sejfu nie była przypadkiem na kartce? Nie, bo wtedy Eli by stwierdziła, że zna tą kombinację. Po prostu mają zapisaną, żeby sobie odświeżyć. Nie, ale dobra, ale w sumie może gdzieś... O, może tu? Tak po prostu, na widoku. 602-306. 602-306. Ci kamizelka chcieli chyba napaść na bank. O, w mordę. 602?
306. W tym o surferach napadających na banki. 602. Tak, uwielbiam go. 02. 3. O kurde, 306. 306, jeśli dobrze pamiętam, bo no ten... A, może. Po sprawie. No ale pytanie, co w środku? No i w sumie dobrze, że wszystkich klikaczy najpierw się pozbyliśmy. No bo jak słyszycie, jest głośno. No, dobra, nie ma szarżujących zombie, to już jest plus. Strzelba, no brawo, tutaj, no czyli, okej, fajnie. Dobrze, tutaj się wybraliśmy jednak. Dzięki, stary. No, shotgun, żebym nie musiał zaraz ten. Jeszcze pump action. Dobra, no ale to się przetestuje z czasem. Pewnikiem. Dobra, co my tu mamy w skrytce? Nie myślę, że ktoś kartę z bohaterem. Zobacz ile forsy. To chyba jest pełna. Bezwartościowe. Gdyby świat działał jak dawniej, byłybyśmy bogate. No tak zupełnie szczerze, no sporo tego bilonu. No dla kilku by wystarczyło, żeby się ustawić na całe życie pewnie. Spoko. I co, rozumiem, że zwędzisz, tak? Sic pari magna. Francis? W sensie, czemu odłóż? A, i do kieszeni. I Eli została złodziejką, ale... Czy w takich czasach już jest coś takiego jak złodziej? Chyba tak, chyba podkradając zapasy innym ludziom, o. Tak pięknie, a tak skromny. Fakt jest, dobra. Okej, okay. To każdy sobie może sam przeczytać, przetłumaczyć. Ja na głos nie muszę, acz widzę, że dalej też się pojawiają bluzgi, więc sorry. W ogóle miało mnie tu nie być, jebany Neil mnie namówił, przekonywał, że policja będzie zbyt zajęta ściganiem tych zarażonych, że to będzie łatwa akcja, więc oczywiście musiały się pojawić te chore świry i wszystko diabły wzięły. Ociągnął jednego od Kyla, prawie odgryzł mu rękę, a potem moi kumple mnie tu zamknęli. Ginie pewnie zaraz tu będą, moi przyjaciele pójdą siedzieć ze mną. Niech napiszą w gazetach i powiedzą wszystkim w telewizji, że to Kyle Peters, Leon Travis i Neil Grant są jebanymi tchórzami. Znaczy, wystawili go. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Ale pech. Nie myśleli, że to dobry pomysł. Znaczy, nie wiedzieli, że dzień zero to jest chyba dzień zero. To raczej bardziej apokalipsa zaskoczyła ich, a nie oni wykorzystali apokalipsę. Ten plan raczej był przemyślany i zaplanowany dużo, dużo, dużo wcześniej. A tutaj... Nie, ale dobra, ale oprócz... Nie, żeby strzelba to było mało, ale czy oprócz tego nic więcej? Jakiś plik banknotów można było wziąć, nie? Tak, nie wiem, jako bibułki, papier toaletowy, cokolwiek. Zresztą te amerykańskie są albo z jedwabiu... Nie, z bawełny. Bawełniane są. No ładnie się palą. A, więc jako papier toaletowy nadałyby się bardzo. Nie, ale chyba... Wielu was? Dwoje. Jeden szybszy, drugi trochę wolniejszy. Dobra. Liczę, że mnie nie widzisz. Gorzej z tym kurde klikaczem. Się zbliżyło jedno do drugiego troszkę. Ja tutaj górą przeskoczę zaraz. Uciekając przed klikaczem jednocześnie. Nie stąd monitora! Idiotka. Ale dobra, ci chyba obronną ręką sobie wyjdę. Jeśli uda mi się chwycić. No dalej. No i ciche zabójstwo, ciach. Klikasz jak? Dobra, bo co, Gina pilnuje tyłów. Ja się, no parę bułek tutaj zgarnąłem, ale nic poważnego, serio, taktyka się sprawdziła. Póki co. Jeszcze, no zawsze mogę zginąć, to jest w końcu klikacz, nie? Do skarbca. I to był twój błąd. Oj. Połasiłeś się na siano. O kurde, dupa. No ta znowu coś strąciła, ale klikacz na to jest głuchy. Dobra, nie będzie zawracał. Liczymy na to mocno. Bardzo mocno. No i pięknie. I...
czyściutko, tak jest. No to czekałem. Na jakieś potwierdzenie stanu faktycznego. No i teraz pytanie, ten straszak. Już niby spokój, niby fajnie. Niby nawet, ale już odhaczone, że tutaj już nic więcej nie znajdziemy. Ukończono lokację, tak jest. Mhm. I tutaj w tym momencie może ktoś wyskoczy i przetestujemy. Żyła w starym świecie. A. Co kupiłabyś? Chciałem powiedzieć shotguna, ale... Nie wiem. Mam inną pukawkę. A tu? Wiesz, teraz też możesz mieć walne. Dobra. A co ty? Ach, liczyłem, że bez zamoczenia stóp. Racja. Masz fazę na astronautów. Ej, to fajniejsze niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. Oj, właśnie, cegiełka. Już nie ma teraz Max. A teraz już jest. Fuck Fit Dragate, to było gdzieś tam. I tam się udamy, kochani, w następnym odcinku. Teraz już idę spać. Jutro o 4:40 powódka. A już jest 23:00, więc wypadałoby się powolutku kierować do łóżka. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.